Tu program pierwszy Polskiego Radia. Będę gościć w Państwa domach prawie do 22:00. W tej godzinie przed 22:00 nasze lektury, a już za chwilę audycja cyklu Historia Żywa. Wziął obie moje dłonie w swoje i powiedział: niech Bóg Pana błogosławi, a do oczu napłynęły mu łzy. Tak wspominał w swoim dzienniku pierwsze spotkanie z Ignacym Janem Paderewskim Edward House, doradca amerykańskiego prezydenta Thomasa Wilsona. Paderewski tymi słowami dziękował za deklarację House'a o podjęciu działań na rzecz poprawy losu będącej pod zaborami Polski. Był listopad 1915 roku. Światowej sławy polski pianista i kompozytor wystąpił tu w nietypowej dla siebie roli ambasadora sprawy polskiej. Działał na rzecz powrotu Polski na mapę Europy. Rok później spotkał się już z samym prezydentem Wilsonem. Czy stąd była prosta droga do 13 punktu pokojowego programu dla powojennego świata z postulatem stworzenia niezawisłego państwa polskiego? Amerykański przywódca przedstawił taki program 8 stycznia 1918 roku. Czy można uznać go za jednego z budowniczych niepodległej? Z kolei wybitnego pianistę ambasadora sprawy polskiej tak ocenił Roman Dmowski. My jesteśmy robotnicy polityczni, stoimy może w pierwszym szeregu, ale zawsze w szeregu. A pan ma stanowisko wyjątkowe w Polsce i za granicą. Ma pan indywidualność. A jaką rolę dyplomatyczną w tej historii odegrał właśnie robotnik polityczny Roman Dmowski, od wielu lat czołowy przedstawiciel Ruchu Narodowego, autor memoriału Zagadnienia Europy Środkowej i Wschodniej, kierujący Komitetem Narodowym Polskim utworzonym w sierpniu 1917 roku w Paryżu. Jak doszło do powstania Błękitnej Armii we Francji, nazwanej armią nie tylko Dmowskiego, ale i Paderewskiego? Dlaczego aktywność Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego spowodowała umiędzynarodowienie sprawy Polski i poparcie dla niej wśród zwycięskich mocarstw? Obaj też reprezentowali Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu i byli sygnatariuszami Traktatu Wersalskiego. Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem jedynki Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor Dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Dziś będziemy mówić o dyplomacji Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Mam pewien kłopot, czy zacząć od dyplomacji Dmowskiego, czy od dyplomacji Paderewskiego, bo równocześnie się chyba nie da, panie profesorze. Niewątpliwie ich działalność ma charakter synergiczny w okresie I wojny światowej, to znaczy współdziałają jak najbardziej ściśle, ale jednak chronologicznie, gdy idzie o skalę wysiłku dyplomatycznego, na pierwsze miejsce zasługuje, przynajmniej w moim przekonaniu, Roman Dmowski. Od niego te wysiłki się zaczynają i bez jego pracy politycznej, jako robotnika czasem chowającego się w tym szeregu, ale pracującego nieustannie nad rozwiązaniem sprawy polskiej, jak najbardziej dla niej korzystnym, no nie mógłby odnieść sukcesu Ignacy Paderewski. Z drugiej strony oczywiście jest powód do wahania. Pani redaktor ma tutaj całkowitą rację, bo gdy idzie o skalę rozpoznawalności w świecie, a w związku z tym możliwości oddziaływania na opinię publiczną, pozycja Paderewskiego była nieporównywalna z nikim innym. Był megagwiazdą świata wyobraźni masowej, globalnej, podziwianym pianistą, dokonujący rzeczy niemożliwych w dziedzinie kultury, a więc grania na sposób do tej pory niespotykany, i to było połączone także oczywiście z podziwem dla specyficznej urody mistrza burzy, rudych, płomiennych, wszystko jedno jakimi epitetami opatrzymy jego fryzurę, wspaniałej grzywy jego włosów, później siwych. To dodatkowo przysparzało mu powodzenia wśród rzesz wielbicielek,
ta aura mega gwiazdy światowej kultury masowej dawała Paderewskiemu pozycję wyjątkową, z której mógł skorzystać jako ambasador sprawy polskiej przez fakt wieloletniego koncertowania w Stanach Zjednoczonych. Najlepiej, najskuteczniej mógł wykorzystać to stanowisko właśnie tam, gdzie było to najbardziej potrzebne, bo Stany Zjednoczone wkraczają, można powiedzieć, jak Fortynbras w piątym akcie Hamleta na scenę pełną trupów, ustanawiają swoje porządki, no bo już inni się wymęczyli, wyzabijali i Stany Zjednoczone podyktują. Tak się wydawało w roku 18. Nowy porządek w Europie. Kiedy ocenia się wkład Romana Dmowskiego w odzyskanie Polski, to jego przeciwnicy natychmiast wskazują na prorosyjskość i dążenie do podporządkowania ziem polskich Rosji przez Romana Dmowskiego. Sam Dmowski odpowiadał na taki zarzut, że dostosowuje oczekiwania do aktualnych możliwości ich realizacji. Dość racjonalne uzasadnienie, ale dlaczego nie zamyka tego sporu o to, czy on był rusofilem, czy nie? No, rusofilem Dmowski na pewno nie był. Tutaj mogę to z całym przekonaniem powiedzieć. Każdy, kto czytał którąkolwiek z biografii Dmowskiego, naukowych biografii, najnowsza jednocześnie jest najlepsza, pióra profesora Krzysztofa Kawalca, ale którąkolwiek weźmiemy do ręki, to dowiemy się z niej, że Dmowski Rosji nie lubił. Pisał o niej od początku swojej świadomej kariery politycznej w słowach pełnych antyrosyjskiego stereotypu opartego naturalnie na podstawach rzeczywistych, no bo trudno było nie nabawić się rusofobii rusyfikatorskiej, nie tylko rosyjskiej, ale rusyfikatorskiej w kongresówce i nikt nie opisał jej bardziej, powiedziałbym, miażdżąco tych właśnie zabiegów rusyfikatorskich niż Roman Dmowski, pozostający w owym czasie bliskości i korespondencji ze Stefanem Żeromskim, który na sposób literacki uczynił to w syzyfowych pracach, co na sposób publicystyczny w tym samym czasie czynił Dmowski. Wybrał Rosję, kiedy uznał, że głównym zagrożeniem dla przyszłości Polski będzie rosnąca potęga i germanizacyjne zapędy Niemiec. Rosję wybrał jako mniejsze zło, także dlatego, iż uważał, a to wynikało z jego pogardy dla Rosji, nieroztropnej uważam, ale rzeczywistej pogardy Dmowskiego dla Rosji, że Rosja ostatecznie jest kolosem na glinianych nogach, który nie będzie w stanie się na nich utrzymać zbyt długo i zbyt pewnie. W odpowiednim momencie, kiedy Rosja się zachwieje, Polska będzie mogła skorzystać z tego, jeśli nauczy się być nowoczesnym narodem, jak próbował to po swojemu oczywiście, w swojej wizji nowoczesnego nacjonalizmu zrobić z Polakami Dmowski. Te właśnie przesłanki sprawiły, że Dmowski no nie tylko zmienił kurs polityki wewnątrz zaborowej, ale także zadebiutował na arenie międzynarodowej tekstem Rosja, Niemcy i kwestia Polska, który w roku 1908 przyniósł mu sławę europejską. Roman Dmowski rzeczywiście był robotnikiem polityki i tak siebie widział, ale był na pewno najbardziej rozpoznawalnym politykiem polskim w Europie. O wiele długości bijącym pod tym względem Piłsudskiego czy kogokolwiek innego, właśnie za sprawą tłumaczenia jego książki, bardzo ważnej geopolitycznej analizy, nie tylko na rosyjski, co było też istotne, ale również między innymi na francuski, w którym to języku czytała cała elita dyplomatyczna i polityczna Europy. A więc Dmowski był już przed I wojną światową postacią znaną elitom politycznym Europy jako ten polityk, który próbuje dostosować romantyczne nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości do realiów geopolitycznych początku XX wieku, realiów, w których trzeba liczyć się z Rosją, jeżeli próbuje się dogadać z państwami zachodnimi, bo te zawarły sojusz z Rosją. A więc droga do Londynu czy do Paryża musi prowadzić przez Petersburg czy Piotrogród. Pierwsza wojna, dodajmy, zastała Dmowskiego w bardzo niewygodnej pozycji, bo właśnie jechał przez Niemcy ze Szwajcarii, gdzie rozmawiał z Paderewskim i z innymi przedstawicielami antyniemieckiej orientacji, bo jego orientacja nie była prorosyjska, tylko antyniemiecka. Wracał do Imperium Rosyjskiego, kiedy wybuchła wojna. Osadzony został na pewien czas w barakach w Szczecinie, ale szczęśliwie dla niego udało mu się stamtąd wyjechać i przystąpić do aktywnej polityki już w czasie trwania wojny. Z zadowoleniem skonstatował, że zastępujący go posłowie maleńkiego koła polskiego w Dumie wystąpili już z deklaracją lojalności wobec Imperium Rosyjskiego.
momencie wybuchu wojny, ale z przerażeniem patrzył na te objawy entuzjazmu polskiego społeczeństwa dla armii rosyjskiej. To mu się nie podobało. Uważał to za błąd, za nieroztropne oddawanie za darmo nadziei polskich Rosji, która powinna za każdy gest ze strony polskiej płacić ustępstwami politycznymi. I też taki ciekawy przyczynek do zagadnienia, czy Dmowski był rusofilem. No jak ktoś poczyta jego listy z tego okresu, na przykład list do Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu zakopiańskiego, przed nim szczerze odsłaniał swoje emocje pan Roman, jak o nim mówiono, i w listopadzie 1914 roku pisał tymi słowami, mniej więcej, bo cytuję z pamięci. Jaki szczęśliwy człowiek z tego Hindenburga. Bije Moskali jak chce. Chodziło oczywiście o stoczoną wtedy bitwę pod Tannenbergiem, jak to nazywał Hindenburg, czy na Jeziorach Mazurskich, potem bitwę, w których Hindenburg jako dowódca niemiecki rozbił w puch dwie armie rosyjskie. No i Dmowski się z tego bardzo cieszy, no, że on też by z rozkoszą porozbijał te armie rosyjskie, tylko on nie ma armii takiej, jak ma Hindenburg. Więc dobrze na razie, że się za łby biorą nasi rozbiorcy, ale ostatecznie trzeba być w tym momencie właśnie dlatego, że jest słabsza przy Rosji. Jak rozumiem, Dmowski był pragmatykiem. Zjednoczenie miało nastąpić pod patronatem Rosji, czyli działam tak, jak mogę w danej chwili, a od zjednoczenia ku niepodległej Polsce trzeba potem zmierzać. Jednak czy car Mikołaj II był dobrym partnerem w polityce międzynarodowej, uważany za niegodnego swoich poprzedników, uważany za słabego władcę, a Rosja zaczęła ponosić klęskę w wojnie? Czy Dmowski nie stanął tutaj w prawdzie, że na Rosję postawić dalej nie może? Rosja była w paradoksalnej sytuacji politycznej na progu I wojny światowej, bo z jednej strony była monarchią, w której funkcjonował już parlament, Duma, ale podporządkowany ostatecznie woli autokraty, czyli cara. A więc z jednej strony można było odczytywać to, co chce Rosja, do czego dąży Rosja, ze słów polityków rosyjskich obecnych w Dumie, przedstawicieli rządu rosyjskiego, ale z drugiej strony ten rząd rosyjski i trwanie Dumy, czyli parlamentu, zależało od jednego gestu cara. Ta dwoistość sprawiała, że odpowiedź na pani redaktor pytanie brzmi jednoznacznie pozytywnie. Pozytywnie to znaczy tak. Tak było w Rosji, że trudno było liczyć na stabilne nie tylko partnerstwo, bo o partnerstwie między ogromną Rosją a próbującą odzyskać niepodległość Polski mowy być nie mogło, ale na stabilny układ. Niemniej jednak Dmowski zakładał, że niektórzy politycy rosyjscy rozumieją w tym trudnym dla Imperium Rosyjskiego momencie, że Polska jest potrzebna jako współpracownik niejako Rosji w tej walce o przetrwanie Imperium Rosyjskiego. Znalazł takiego partnera do rozumienia tej myśli w osobie ministra spraw zagranicznych Rosji, Siergieja Sazonowa. Ten miał konsekwentny pomysł budowy autonomicznego państewka polskiego, tyle tylko, że przesuniętego daleko na zachód. Właściwie Siergiej Sazonow pierwszy wymyślił granice Polski, w jakich my dzisiaj mieszkamy. Od Bugu, bez Chełmszczyzny oczywiście, którą już wcześniej oderwano od Królestwa Polskiego, ale mniej więcej od Bugu po Odrę, czy nawet za Odrę. Takie mapki Siergiej Sazonow rysował. Dmowski odpowiadał pozytywnie, a to dlatego, że myśl polityczna narodowej demokracji, nie tylko Dmowskiego, ale jego poprzedników, Popławskiego, Balickiego, zwracała uwagę na znaczenie przesunięcia etnicznego Polski. Centrum Polski nie jest już za Bugiem, to nie jest Rzeczpospolita przedrozbiorowa, bo tam są Rusini, Ukraińcy, tam są Białorusini. Dmowski chciał niemałą ich część zasymilować, ale nie zakładał, że odbuduje się przedrozbiorowe granice, bo wiedział, że tam mieszkają nie Polacy. Natomiast ożywienie tego, co można nazwać nieładnie żywiołem etnicznym polskim na Śląsku, Pomorzu,
było faktem, który zaczął być dostrzegany coraz wyraźniej na progu XX wieku. A więc tam jest Polska, gdzie sięga lud mówiący po polsku, a tego ludu polskiego nie ma nad Dnieprem, jest go bardzo tam niewiele, w jakichś przysiłkach co najwyżej, natomiast można go znaleźć na tych terenach, które do Rzeczpospolitej przed pierwszym rozbiorem nie należały, właśnie na Śląsku czy na Pomorzu Środkowym choćby. A więc to przesunięcie Polski na zachód było czymś, co z punktu widzenia ideologii narodowej demokracji było zjawiskiem naturalnym. Taka kombinacja właśnie, którą reprezentowały wizje ministra Siergieja Sazonowa, tworzyła, jak się wydawało Dmowskiemu, realne kształty kombinacji, na którą stawiał. Tyle tylko, że Sazonow ostatecznie został zdymisjonowany, zdezawuowany przez cara Mikołaja II i to pokazywało właśnie ową chwiejną naturę systemu autokratyczno-parlamentarnego. Sazonow przedstawił carowi projekt manifestu w sprawie Polski już w lipcu 16 roku. Była mowa o stworzeniu Królestwa Polskiego z autonomią, z wicekrólem osobnym czy namiestnikiem, z dwuizbowym sejmem, z Radą Ministrów. Do owego królestwa miało być wcielona Galicja Zachodnia, Wschodnia oczywiście miała pozostać przy Rosji i cały zabór pruski poszerzony jeszcze w dodatku na zachód. Car 8 dni po przedstawieniu mu tego projektu zdymisjonował Sazonowa. To był chyba dobry moment, żeby działać już nie w Petersburgu, a raczej nie w Piotrogrodzie, jak zmieniła swoją nazwę stolica Rosji w czasie wojny, ale żeby wyjechać do mocarstw zachodnich i tam zabierać głos, ale jako polityk traktowany poważnie w Rosji, taki, z którym warto rozmawiać poważnie także w Londynie czy w Paryżu. Z taką właśnie misją Dmowski wyruszył w 1915 roku z Piotrogrodu na zachód, do Londynu. Wspomniał pan profesor o słynnej książce Romana Dmowskiego z 1908 roku, książce pod tytułem Niemcy, Rosja i kwestia polska, która dała Dmowskiemu rozpoznawalność na arenie międzynarodowej, ale właśnie w okresie Wielkiej Wojny powstał memoriał zagadnienia Europy Środkowej i Wschodniej, memoriał, który znalazł się też na biurku amerykańskiego prezydenta. Jakie znaczenie miał ten tekst dla działalności dyplomatycznej Dmowskiego podczas pierwszej wojny? To był najbardziej wnikliwy, najbardziej obszerny w sposobie argumentacji, najbardziej przemyślany także sposób przedstawienia racji Polski w tej walce o niepodległość i uzyskanie przychylności dla tej idei ze strony mocarstw zachodnich, ale także racji dla określonego kształtu geograficznego i znaczenia politycznego tej Polski. Polski jako elementu równowagi politycznej w Europie, która zabezpieczy w Europie Wschodniej świat przed recydywą niemieckiego imperializmu, ale zarazem będzie Polską, która zabezpieczy Europę Wschodnią przed popadnięciem w chaos rewolucyjnych zmian po Wielkiej Wojnie. Ta perspektywa będzie coraz wyraźniej się ujawniała oczywiście w toku 17 roku i jego wydarzeń w Rosji. Dmowski potrafił każdy argument z geopolityki, ideologii obrócić na rzecz spójnej argumentacji, logicznej argumentacji, która miała przekonywać polityków zachodnich, dyplomatów zachodnich do tego, że odbudowanie Polski będzie czymś koniecznym po prostu dla stabilności i porządku w Europie. Ten sposób argumentacji, taki bardzo logiczny i przekonujący, jest jednocześnie czymś, co zrażało do Dmowskiego wielu jego rozmówców. Bo nic tak nie irytuje ludzi, którzy lubią mieć swoją rację, jak argumenty racjonalne, które próbują zmienić nasz pogląd. Te argumenty, im bardziej logiczne, tym bardziej nas irytują. Dmowski nie był politykiem lubianym. Nie tylko ze względu na oczywistą plamę antysemityzmu, która go obciążała mocno już w tym czasie, ale właśnie ze względu na ten sposób bycia i rozumowania. Przykładem zderzenia Dmowskiego z taką właśnie niechęcią niech będzie moment, w którym on wchodzi już na salony polityczne brytyjskie. Wchodzi jako niebyle kto, bo na przykład Uniwersytet w Cambridge przyznał mu doktorat honoris causa. Razem dostali te doktoraty on, czyli Dmowski i Paweł Milukow, rosyjski polityk liberalny, skrajny imperialista rosyjski jednocześnie. Jakby Uniwersytet Cambridge chciał pokazać, że i kochamy Rosjan, którzy są naszymi sojusznikami, ale rozumiemy też Polaków, w imieniu których występuje Dmowski, że no też powinni coś dostać w wyniku tej toczącej się wojny.
A więc już nie anonimowy jakiś petent w przedpokoju, ale ktoś poważnie traktowany przez elity brytyjskie staje w gabinecie Artura Balfoura. No, człowieka o ogromnym doświadczeniu politycznym, byłego premiera Wielkiej Brytanii, uczestniczył w kongresie dyplomatycznym w Berlinie już w 1878 roku. Artur Balfour, jako jeden z członków delegacji brytyjskiej, znów pełnił ważną funkcję polityczną, był ministrem spraw zagranicznych, czyli sekretarzem stanu Foreign Office brytyjskiego. No i w tej roli, jak wiemy, a Dmowski tego rzecz jasna nie mógł wiedzieć, w końcu 1916 roku Artur Balfour przedstawił swojemu premierowi, Davidowi Lloyd George'owi, własny memoriał, w którym przekonywał, że odbudowanie Polski, niepodległej Polski, będzie katastrofą dla porządku geopolitycznego w Europie. Bo Polska, rozdzieliwszy Niemcy i Rosję, sprawi, że Niemcy i Rosja będą współpracowały ze sobą. A współpraca Niemiec i Rosji jest oczywiście śmiertelnym zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii, zagrożeniem dla równowagi sił na kontynencie. No bo te mocarstwa, które chcemy, żeby przegrały wojnę, takie było nastawienie w Londynie, bo przecież chociaż Rosja była partnerem, to jednocześnie rywalem w Azji dla Wielkiej Brytanii, a Niemcy były wrogiem numer jeden. Zależało zatem na tym Wielkiej Brytanii, żeby Niemcy z Rosją się szachowały nawzajem. W przypadku, kiedy między Niemcami a Rosją pojawi się niepodległa Polska, oczywiście Niemcy i Rosja podadzą sobie ręce, żeby zniszczyć tę Polskę, która im przeszkadza, zarówno Rosji, jak i Niemcom. Taki z kolei sposób argumentowania brytyjskiego polityka i geopolityka no, w żaden sposób nie mógł zostać obalony przez argumenty Dmowskiego. Ale Dmowski pracuje wytrwale swoimi memorandami, swoimi notami, zabiegami w prasie także brytyjskiej i francuskiej, żeby przekonywać do tych polskich racji. I niejednego polityka udaje się przekonać, we Francji zwłaszcza, w Wielkiej Brytanii idzie to znacznie bardziej opornie. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji Jedynki Polskiego Radia. Historia żywa. Roman Dmowski nie tylko pisze, nie tylko przekonuje co do sprawy polskiej, mocarstwa zachodnie, ale też staje na czele Komitetu Narodowego Polskiego, utworzonego we Francji. Komitetu, który został uznany przez kolejne państwa jako reprezentacja przyszłego państwa polskiego. I jaką rolę odegrał w tej historii? Komitet Narodowy Polski ma wielkie znaczenie w wysiłku dyplomatycznym uznanie polskiej niepodległości wśród mocarstw zachodnich. Był pierwszą dobrze zorganizowaną instytucją, która propagowała sprawę polską w bardzo nowoczesny sposób, inspirując rozmaite czasopisma wpływowe zachodnie, wydając własne broszury, rzecz jasna, w języku francuskim, czy angielskim, czy włoskim, ale także organizując bezpośrednią pracę dyplomatyczną i organizując coś w rodzaju sieci przedstawicielstw, takich namiastek ambasad czy poselstw polskich przy najważniejszych stolicach mocarstw zachodnich. Ta praca nad stworzeniem takiej organizacji zaczęła się już w Rosji. W 1914 roku powstał pierwszy Komitet Narodowy Polski. Powstał w Warszawie, tyle że w Warszawie jeszcze pod zaborem rosyjskim, w listopadzie 1914 roku. W skład tego komitetu weszli m.in. Dmowski, Władysław Grabski, Zdzisław Lubomirski, późniejszy członek Rady Regencyjnej, Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Maurycy Zamojski, późniejszy minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, a więc elita polityczna podzielająca opinię Dmowskiego, że trzeba iść teraz z Rosją po to, żeby dojść na zachód, dojść do Londynu i do Paryża ze sprawą polską. Ta elita skrzyknęła się i zaczęła uzgadniać swoje inicjatywy już w listopadzie 14 roku. Dmowski przeniósł w pewnym sensie organizację Komitetu Narodowego Polskiego do Szwajcarii, do Lozanny, poprzez swoje stałe kontakty z Sienkiewiczem i z Paderewskim, którzy tam mieli swoją przystań. Najpierw w Lozannie powstał Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny pod przewodnictwem Sienkiewicza z Ignacym Janem Paderewskim jako zastępcą, z Erasmem Pilcem, wielkim historykiem Szymonem Askenazym, Gabrielem Narutowiczem w składzie tego komitetu. Nie wszedł, odmówił wejścia do tego komitetu Joseph Conrad,
uważał, iż wszelka orientacja na Rosję jest zła. Konrad był zasadniczo i fundamentalnie przeciwko jakimkolwiek związkom z Rosją i dlatego tego kierunku nie poparł. Otóż ta działalność, która przeniosła się, działalność polityczna, nie tylko charytatywna, do Szwajcarii wraz z Dmowskim przybierze wreszcie kształt bardziej polityczny, otwarcie we wrześniu 15 roku jako biuro propagandowe pod nazwą Polskiej Centralnej Agencji Prasowej. Tu właśnie powstawały informatory o sprawie polskiej, krótkie i dłuższe zestawy argumentów w różnych językach najważniejszych stolic alianckich, wyrażające to, co najważniejsze, by przekonać się, że odbudowanie Polski jest koniecznością. Powstaje także międzypartyjne koło polityczne w Moskwie, które będzie wspierało tę działalność, oczywiście spośród polityków polskich, to już w 17 roku będzie czynna organizacja, która będzie wspierała działalność polityczną Dmowskiego na Zachodzie. To właśnie Komitet Narodowy Polski, ten już utworzony w Szwajcarii, ten, który w sposób już taki najbardziej systematyczny reprezentuje sprawę polską u boku mocarstw zachodnich. On przystępuje do pracy w 16 roku i w jego imieniu Dmowski składa swoje memoriały, poczynając od ambasadora rosyjskiego w Paryżu w marcu 16 roku. To była bardzo przemyślana taktyka, bo gdyby Dmowski zaczął od przedpokojów, czy od pokojów nawet ambasad, czy ministerstw zachodnich, to zostałby natychmiast wyrzucony za drzwi, bo w 16 roku traktowano by to jako dywersję antyrosyjską. Skoro Dmowski zaczął od rosyjskiej ambasady te rozmowy, prezentowanie argumentów na rzecz przywrócenia Polski, mógł iść dalej, mógł powiedzieć: przepraszam, ale ja już rozmawiałem o tym z ambasadorem Izvolskim w Paryżu, więc mogę teraz iść już do francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo Rosja jest już o tym powiadomiona. To nie jest jakiś nóż w plecy wbijany waszym sojusznikom, na którym wam tak bardzo zależy, czyli Rosjanom. Na tym polegała taktyka Dmowskiego, taktyka niewątpliwie słuszna. Można mówić o kompletnym myśleniu i działaniu w sprawie polskiej ze strony Romana Dmowskiego, bo przecież Armia Polska, nazwana Błękitną Armią, to także jego inspiracja, choć tutaj spotykają się obaj bohaterowie dzisiejszego spotkania, czyli Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski, bo Błękitną Armię nazywa się armią i Dmowskiego, i Paderewskiego. No i jeszcze można by dodać jednego Hallera, bohatera z trzeciej bajki, czyli Hallera, który przecież wywodzi się z Legionów, z drugiej brygady, ale przeszedłszy front i występujący już otwarcie od 17 roku przeciwko mocarstwom centralnym, to Haller właśnie ze swoją epopeją wojenną z Rosji na Zachód, no, stanie się wizytówką niejako tej Błękitnej Armii, która dekretem prezydenta Francji Raymonda Poincaré została powołana 4 czerwca 17 roku. I tu oczywiście chodziło o Polaków, ochotników, jeńców z armii niemieckiej i austriackiej, a także z Polonii francuskiej i amerykańskiej. Ta armia będzie miała ogromną rolę polityczną, choć nie odegra, to rzeczywiście powiedziałbym prawdziwe mistrzostwo, nie odegra żadnej roli militarnej. Dopiero w wojnie polsko-rosyjskiej. Tak, ale ile razy słyszymy, no Polacy nic nie umieją rozegrać politycznie, to inni świetnie to rozgrywają, oszczędzają krew polską. No, zwróćmy uwagę na podstawy wystąpienia Polski w gronie mocarstw zwycięskich na konferencji pokojowej w Wersalu. To była Błękitna Armia, która pojawiła się na froncie, praktycznie rzecz biorąc w listopadzie 1918 roku, na froncie przeciwniemieckim we Francji. A więc szkoliła się przez wiele miesięcy i dopiero 14 października 1918 roku nastąpił wymarsz 1. Dywizji Armii Polskiej we Francji na front w Lotaryngii, gdzie weszła w skład 10. Korpusu Armii Francuskiej i zajęła swoje pozycje. To jest dopiero mistrzostwo rozegrania sytuacji w sposób oszczędzający krew polską. Naturalnie wcześniej były inne maleńkie formacje ochotników polskich, poczynając od 14 roku, kiedy Wacław Gąsiorowski, słynny pisarz historyczny, autor Huraganu roku 1809, to były bardzo popularne wtedy powieści z epoki napoleońskiej, zorganizował werbunek ochotników polskich do walki z Niemcami i kompania Bajończyków od miejsca, gdzie była formowana,
rzeczywiście wzięła udział w walkach i została unicestwiona. No, tak, 200-osobowa. Tak, i większość z nich zginęła, no tak jak ginęła wtedy większość żołnierzy francuskich na froncie tej straszliwej rzezi, jaką była pierwsza wojna światowa, zwłaszcza na froncie zachodnim. Ale Błękitna Armia mogłaby nie powstać, panie profesorze. Tej historii mogłoby nie być, gdyby Ignacy Jan Paderewski nie wsparł tej idei, będąc za oceanem. Och, pracował nad tym niezwykle wytrwale i najbardziej skutecznie, jak najsłuszniej pani redaktor upomina się o to, Ignacy Jan Paderewski właściwie przez cały okres wojny, a zwłaszcza od 15 roku, kiedy Stany Zjednoczone jeszcze w wojnie nie brały udziału, Paderewski zbierał tam środki finansowe, przede wszystkim od Polonii, na rzecz pomocy polskim ofiarom wojny, ale także organizując Polaków do przygotowania tej ochotniczej armii, która kiedyś będzie mogła wystąpić w walce o niepodległość Polski. Przypomnijmy, w Stanach Zjednoczonych było wtedy już blisko 2 miliony mieszkańców pochodzenia polskiego, świeża stosunkowo, głównie chłopska migracja, z której można było rekrutować, ponieważ w dużej części to nie byli obywatele Stanów Zjednoczonych, można było rekrutować rzesze ochotników do armii, która miałaby odegrać rolę przechylającą szalę w końcu wojny na rzecz sprawy polskiej. Ta idea zaczęła być realizowana przez Paderewskiego właśnie od kwietnia 17 roku, kiedy Stany Zjednoczone przystępują do wojny, a Paderewski wygłasza swoje wspaniałe, porywające przemówienia na kolejnych zebraniach Polonii w różnych częściach, głównie oczywiście północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. I tak powstanie ośrodek rekrutacyjny nad Niagara Falls, tak chyba oni mówią, nad Niagarą. I tu, można powiedzieć, nie zdążyli wziąć udziału ci ochotnicy w większości w pierwszej wojnie światowej, ale wielu z nich będzie wspomagało walkę o granice Polski już po listopadzie 18 roku. W Niagara Falls, czyli w miasteczku nad wodospadem Niagara, jest do dzisiaj pamiątka tego obozu, w którym szkolili się ochotnicy polscy z tej armii. To są krzyże cmentarne, ponieważ wielu z nich zabrała zaraza. Pomysł Wojska Polskiego przy Armii Francuskiej mógł być niezrealizowany, dlatego że zaledwie kilkuset ochotników udało się zgromadzić. To właśnie ta armia Paderewskiego zza oceanu zasiliła tę Błękitną Armię w dużym stopniu, panie profesorze. Stąd i tutaj ta rola w kreowaniu Armii Polskiej ze strony Ignacego Paderewskiego. Oczywiście, ale także ochotnicy będą przystępowali do tej armii już po 11 listopada, kiedy z obozów jenieckich, austriackich i niemieckich zaczną wychodzić jeńcy polskiego pochodzenia i nie jeden z nich zaangażuje się w to, co będzie już po prostu walką o niepodległość Polski, a nie umieraniem za cesarza w Berlinie czy cesarza w Wiedniu. Niemniej znaczenie pracy Paderewskiego polegało przecież nie tylko na bezcennym wspieraniu propagandowym, werbunku do Armii Polskiej, ochotników ze Stanów Zjednoczonych czy w mniejszym stopniu z Kanady. Najważniejszy oczywiście był wkład Paderewskiego w przekonywanie najważniejszej osoby w końcowej fazie I wojny światowej, czyli prezydenta Thomasa Woodrow Wilsona, do umieszczenia kwestii niepodległości Polski jako jednego z kluczowych punktów programu nowego porządku w Europie. Ale przyzna pan, że w tej historii bohaterem był jednak doradca prezydenta Edward House. Tak, ta tajemnicza nieco postać biznesmena z Teksasu, który właściwie nie wiadomo dlaczego nosił tytuł pułkownika, bo z wojskiem nie miał nic wspólnego, ale jako właśnie biznesmen wspierający skutecznie kampanie wyborcze prezydenta Wilsona i człowiek także o szerokich horyzontach politycznych i kulturalnych, stojący blisko profesora z Princeton, bo to był zawód Wilsona, historyk, profesor Uniwersytetu w Princeton. House, mając bezpośredni, stały dostęp do prezydenta, był rzeczywiście najlepszym kanałem wpływu na człowieka, który rządził już wtedy najsilniejszym mocarstwem świata. Ponieważ oczarowany, tak jak wielu innych przedstawicieli elity amerykańskiej,
talentem, wymową, szarmem Ignacego Jana Paderewskiego Haus spotykał się nierzadko z naszym geniuszem fortepianu i rzecznikiem sprawy polskiej, to właśnie ten kanał poprzez pułkownika Hausa okazał się szczególnie skuteczny w dotarciu do prezydenta Wilsona, który oczywiście także niejednokrotnie z Paderewskim rozmawiał. I to dzięki temu już 22 stycznia 17 roku, czyli jeszcze przed przystąpieniem do wojny Stanów Zjednoczonych, prezydent Wilson w orędziu do Senatu wśród zasad przyszłego pokoju wymienił powołanie zjednoczonej, niepodległej i autonomicznej Polski. Te trzy słowa bardzo pięknie brzmiące, ale dwa z nich pewną niejasność pozostawiające, bo niepodległa i autonomiczna to jednak nie są synonimy. Albo Polska ma być niepodległa, albo autonomiczna pod czyjąś kontrolą. To było niejasne, ale ta niejasność została usunięta przez wybuch rewolucji w Rosji. Skoro Rosja zadeklarowała dwa miesiące później, że zgadza się na niepodległość Polski, niezależnie od pewnych ograniczeń, które w tej deklaracji Rosja zawarła, o czym mówiliśmy tydzień temu, to prezydent Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza po przystąpieniu USA do wojny, mógł już nieco bardziej doprecyzować swój projekt umieszczenia kwestii polskiej wśród najważniejszych punktów nowego porządku. Rok później, w styczniu, dokładnie 8 stycznia 1918 roku, w nowym orędziu do Kongresu Stanów Zjednoczonych, tam właśnie ta inicjatywa pokojowa ujęta w 14 punktów, w swoim 13 punkcie zawierała zdania niezwykle ważne dla sprawy polskiej. An independent Polish state should be erected, which should include the territories inhabited by... Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkałe przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować traktatem międzynarodowym. To niezwykle ważne było, że prezydent amerykański powiedział te słowa i zapisane zostały, ale warto jednak uświadomić sobie pułapki czy ograniczenia tego projektu, abyśmy z drugiej strony nie przecenili jego wymowy. Te ograniczenia to punkt 6, że integralność terytorialna Rosji nie może być w żadnym stopniu uszczuplona. Czyli Stany Zjednoczone gwarantują, że Rosja, sojusznik Stanów Zjednoczonych, będzie po tej wojnie niezmniejszona terytorialnie. Stąd ludność rdzennie polska, podkreślenie, prawda? Tak, no i pytanie właśnie, gdzie ta ludność rdzennie polska, w jakich granicach zostanie zamknięta. Na pewno nie wykroczą te granice za Bóg. Ale był jeszcze jeden element tutaj bardzo ważny. Ten wolny i bezpieczny dostęp do morza wcale nie oznaczał, wbrew interpretacji, jaką automatycznie przyjmujemy, że prezydent Wilson deklarował, że pomorze ma być nasze. Raczej myślano o takiej Wisłostradzie, dostępie przez tak Wisłę, jest. Można tak by myślę, powiedzieć. Że pani redaktor doskonale to ujęła. Można tym właśnie terminem, oczywiście troszkę z innej epoki, ale oddać istotę rzeczy. I tu bardzo zasłużył się Ignacy Jan Paderewski, który bardzo walczył o ten dostęp, a nie Wisłostradę. No to jednak przede wszystkim Dmowski się najbardziej w tej sprawie zasłużył. Obaj właściwie, tutaj nie ma sensu chyba ich przeciwstawiać czy dzielić zasług. Obaj jako rzecznicy sprawy polskiej na konferencji w Wersalu będą o taką lepszą dla Polski interpretację walczyli. Ale jest jeszcze trzeci element w tym 13 punkcie Wilsona, o którym warto wspomnieć, bo i o nim się zwykle nie mówi. To właśnie, że niezawisłość polityczna, gospodarcza i całość terytorialna Polski winna być zagwarantowana układem międzynarodowym, de facto oznaczało pozbawienie Polski niepodległości. No bo jeżeli ktoś zewnętrzny gwarantuje nam bezpieczeństwo, niepodległość, to znaczy, że sami nie możemy sobie tego zagwarantować. I o to prezydentowi Wilsonowi chodziło. Prezydent Wilson miał wizję nowego porządku międzynarodowego, opartego na współpracy czterech mocarstw, jednym z nich byłaby Rosja, i tylko te mocarstwa dysponowałyby armiami. Mniejsze kraje, takie jak Polska, byłyby całkowicie rozbrojone, całkowicie zatem zależne od woli zwycięskich mocarstw. No, można oczywiście podziwiać ten sposób rozwiązania problemów międzynarodowych jako dalekowzroczny, ale niewątpliwie trzeba stwierdzić, że stoi on w sprzeczności z zasadą suwerenności państwowej, bo suwerenność bez możliwości obrony
własnego zdania, własnych granic jest no, bardzo problematyczna. To tyle tytułem trzeźwego, powiedziałbym, komentarza do roli prezydenta Wilsona. A ja teraz o emocjach ówczesnych. Otóż dziennikarz i dramaturg Stefan Krzywoszewski z entuzjazmem pisał, że w orędziu Wilsona przemówiło sumienie ludzkości tak rzadko dochodzące do głosu. Odnosił się w ten sposób do owego 13 postulatu. Ale no właśnie, z perspektywy nie wszyscy historycy uważają, że Wilsona można nazwać jednym z budowniczych niepodległości. Czy to w związku z tymi kruczkami, o których wspomniał pan profesor? Nie, oczywiście znaczenie 14 punktów Wilsona i ujęcia wśród nich kwestii polskiej jest ogromne i niezaprzeczalne. Pozycja Wilsona przede wszystkim w tym momencie decydowała o znaczeniu jego orędzia. To on był królem, który, jeśli można tak powiedzieć, przyjeżdża do Europy, by ją zbawić ostatecznie od widma zwycięstwa niemieckiego. Przypomnijmy, że latem 18 roku Niemcy znowu byli pod Paryżem i nie zdołali go zdobyć tylko dlatego, że no, w międzyczasie napłynęło 2 miliony świeżego, przepraszam za to brutalne, powtarzane przeze mnie określenie, mięsa armatniego z Ameryki. Niemcy już żadnych rezerw nie mieli, a Amerykanie mieli kolejne miliony swoich żołnierzy i to właśnie decydowało o pozycji Wilsona. To, że wkraczał w tym ostatnim momencie jako ktoś, kto rozstrzyga o losach wojny. Trochę mu pomogły nastroje rewolucyjne w Niemczech. Nastroje rewolucyjne w Niemczech były wyrazem zrozumienia, że wojna jest przegrana, że Niemcy już jej nie wygrają. I jednocześnie były echem tego, co stało się wcześniej w Rosji, a więc także rozwinięciem idei rewolucji, tak jak ją rozumiał Lenin i Trocki wtedy w Moskwie i w Piotrogrodzie. Rewolucji, która idzie ze swojej kolebki z Rosji w kierunku zachodu Europy przez Niemcy po to, żeby zmienić całkowicie sens tej pierwszej wojny światowej nie jako nowego porządku politycznego układanego przez stare mocarstwa, tylko jako wstępu do rewolucji światowej, który obali wszystkie granice i narzuci dyktat najsilniejszych proletariatów, czyli niemieckiego oczywiście i rosyjskiego. Była to audycja Historia Żywa. Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21 w programie pierwszym Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl/1. Dorota Truszczak, także zapraszam.